Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i tak, dziś kontynuujemy nasze zmagania z ostatniego epizoda, którego mogę powiedzieć, że nawet za dobrze nie pamiętam, poza tym, że dużo się to działo, rzeczy związanych z tym szałym chaosem. Ostatecznie chyba zdobyliśmy jakąś... nie czy coś, nawet nie pamiętam. Ale dobra, mniejsza. Teraz słyszę jakiegoś... chrząszcza, chrobonoszcza gdzieś. Niestety nie wiem gdzie, więc będziemy to irytować. Tak? Słyszę go, więc musimy znaleźć. Chyba jest. Potencjalnie ma w sobie zaklęcie. Tak, widziałem tego szczura. Jednak mniejsza o to. Okej, jakieś zaklęcie wybuchszał. Nie wiem, czy szczerze się z tego bardziej cieszę, czy bardziej mi to niepokoi. Ale mniejsza, zaraz zobaczymy sobie. Teraz tak szybki łyk, byleby tylko nie paść. Co ciekawe, nadal za słabo, żeby wyleczyć się w pełni, ale tak. Wybuch szał. Jestem pewien, że będzie gdzieś tutaj i co ciekawe, mamy nawet opcję. Wybuszcza z oczu skomasowaną? Dziwne. Eksplozja żółtego płomienia szał. Okej, dobra. Ciekawe, no dobra. Może nie będziemy więcej tutaj dawać, czy zastanawiać się co i jak, tylko po prostu znowu słyszę tego chrząszcza. Halo gro, nie laguj, proszę cię. Tak, nie przejmujmy się jednak teraz tym, że widziałem chrząszcza. Słyszałem bardziej niż widziałem. A i tak, skupmy się po prostu na tym, żeby dotrzeć do drzewa, bo w sumie... no to jest chyba ostatnie, co nam zostało i... ach... widzę starego znajomego. Tego bossa, czy tam w sumie minibossa, jak złotek zwał, oraz kilku innych przeciwników. Ale tak, zaraz będziemy na miejscu. Walka nie powinna być jednak trudna i... damy radę. Przynajmniej taką mam nadzieję, bo wiecie, no, wyjść może różnie. Mniejsze złote drzewo, jesteśmy. No tu, widzę, że jesteśmy przy... po raz kolejny przy tej, no. Jakiejś statule, która nas tu będzie odradzać. No i witaj, awatarze złotego drzewa. Nie wiem, który tym czas się widzimy, ale... tutaj ponownie, i tak. Bądź szczerze, nadal czuję, że nie masz ze mną szans, pomimo tego, że gram na delikatnych lagach. Naprawdę powiem wam szczerze, nie wiem skąd te lagi się biorą, patrząc na to, na jakich ustawieniach ja gram. Po prostu względem tego, jakie teoretycznie rzeczy powinny... jakie właśnie, można powiedzieć, osiągi powinny mieć mój komputer według wszystkich benchmarków i tak dalej, innych opisów, recenzji i tak dalej w Elden Ringu, nawet podczas nagrywania. A to, co tutaj osiągam, to są, powiem szczerze, dwa różne światy. Więc tak. Chociaż okej. Wątpię, żeby ktoś robił testy na wszystkich lokacjach, tak jak ja. Tutaj teraz biegam po różnych dziwnych miejscach i tak dalej, ale... no mniejsza o to. Ostatnio naprawdę te dziwne lagi są coraz częstsze. Oj, i znowu zacinek. Okej. Będą pociski. Nie lubię tych pocisków, bardzo ich nie lubię. Okej. Ale i tak, nie sądzę, żeby... o, dobrze, tutaj muszę robić przewrót dużo szybciej. Ale okej, mniejsza o to nadal, bo tak trochę zgubiłem wątek, co chciałem mówić. Okej, będzie skok. Tak. I teraz atak tego typu, tak. O nie, nie. Okej, jakimś cudem przeżyłem. A było blisko śmierci. Ale dobra, wygrana i co będzie w nagrodę tym razem? Pęknięta łza całunu magii i pęknięta łza całunu błyskawic oraz całunu śmierci. Okej, zobaczymy czym są pęknięte łzy całunu. Tymczasowo wzmacnia ataki magiczne, ataki błyskawicami, święte ataki. Ciekawe, że nazywa się śmierć, a wzmacnia święte. Dobra, mniejsza to z takie...
szczególnie. Dobra, więc zamiast ulepszyć sobie statystyki, to tą super butlą mogę wzmocnić se obrażenia święte, błyskawicowe i magiczne. No ja nie wiem, czy mi to jest w ogóle potrzebne do czegokolwiek, ale... Ale tak, będę mógł skorzystać, jeśli będzie mi się chciał. Póki co, mam tu do czynienia, patrzcie, z naszymi starymi znajomymi z rzeki, ale w postaci fizycznej. Oj, stęskniłem się za nimi. Pamiętam, jak kiedyś mnie męczyli. Nadal mogę tu łatwo zginąć, z tego co widzę, ale nie zginę. Mogę wam powiedzieć, że nie zginę. Ostatnio chyba wtedy jeszcze nie miałem błyskawic, jeśli się nie mylę. A jak miałem, to... Nie, jestem prawie pewien, że wtedy jeszcze to były czasy, zanim w ogóle odwiedziłem to. Miałem nie zginąć jako pizban, no cóż. A nie, drzewo, nie dzban. Jak zwykle rozkojarzyłem się i przez to śmierć. No ale cóż, trudno się mówi. Będzie dobrze, i tak. Spróbujemy ponownie przy posągu. I w sumie, nie wiem co więcej powiedzieć. Tak całkowicie prawdziwie, nie wiem co więcej powiedzieć. Najprościej w świecie nie mam pomysłu co teraz. Poza ewentualnie jednym takim pomysłem, jeśli chodzi o rozwój wszystkiego. Będę musiał to przetestować. Ale wiecie, mam teraz to wzmocnienie na święte ataki. Nie wiem o ile to wzmacnia, ale będę musiał jakieś takie może testy delikatnie przeprowadzić, wiecie, odnośnie naszej kosy, jak... O ile więcej będzie biła, kiedy nałożymy ten efekt. Przypominająca strzała. Miło. Nie potrzebuję i tak, ale no. Zmienię to fakturze miło. Ja tak po prostu dziwnie uciekłem. Ale dobra. Drzewo odnalezione, przeszukane, to teraz. Właśnie, to teraz. Powiem wam szczerze, nie myślałem, co dalej z tym zrobić. A też tak nie za bardzo widzę jakieś szczególne opcje. Może... sprawdźmy, co jest tutaj w okolicy jeszcze, jeśli no nic nie znajdziemy, to wtedy... To wtedy, tak, co wtedy? Wtedy nie wiem. Idziemy do Kelit. Coś. Ja muszę skakać. Może się okazać, wiecie, jak zwykle jest jakieś spokojne przejścia. Ja ty będę na sambujce skakał. Wypadek chyba nie powinien być zabójczy, jeśli trafimy tutaj. Jak? Nie chcę go ruszać, bo po co ryzykować? Ruiny pałacu Uld? Ja byłem przy czymś takim? No jestem prawie pewien, że byłem przy ruinach pałacu Uld. Ja z nazwy w tej lokacji byłem. Ogólnie chyba nie sprawdzałem tego w żadnym względzie. To jest to takie coś. Tam też. Dużo tego. Dużo tego. A nie wiem, czy też powinniście się do tego wszystkiego. Też dobra, wydaje się być relatywnie niegroźna. Tak, i nagle podskoczyło, co pewnie by mnie zabiło, gdyby miał mi trafić. Tak, zbliżyłem się i już. Ja widzę, że nic z tym nie mogę zrobić, jeszcze z drugiej strony też nie da się tego zaatakować, więc... Ciężko mi stwierdzić, czy to tak naprawdę jest groźne, niegroźne. Po co to jest, na co to jest, tak dalej. Ja wiem, jest jakiś wróg? A no tak, jacyś wrogowie, więc... No bo oni... Dużo ich tutaj, muszę przyznać. Ciekawe. Ciekawy obrót sytuacji. Ale tak, nie przejmujmy się tym, po prostu jedźmy i... Teraz liście, serio? Spodziewam się czegoś więcej. A, to była pułapka. Rozumiem. To miała być pułapka, która mnie sprowadzi do niedźwiedzia, który mnie ma zabić. No, przykro mi, niedźwiedź nie tym razem. Będziesz musiał się zadowolić tylko tym, że będziesz mógł mnie poganiać przez chwilę. A tam czy są skały czy jakieś ruiny? To jest dzwony. Ciągle słyszę te dzwony. Nie wiem, czy... Nie wiem.
Chyba to są tylko skały tym razem. Albo i nie. Tam niżej pewnie jest tylko śmierć. Dokładnie. No nie tylko śmierć, bo tam coś łazi w ogóle, ale z tej perspektywy, na której jestem teraz, to będzie śmierć raczej. I kolejne to coś dużego. Nie podoba mi się to. Nawet bardzo. No ale cóż, jak tutaj już trafiłem, to trafiłem. No lepsze zbieganie wśród takich dziwnych dziadostw i no... Grywanie ziemi, terenów i wszystkiego niż takie... Może lepiej do tego się nie zbliżajmy. Jemy w głupi sposób. I albo mi się wydawało, albo tu gdzieś chrabąszcza słyszałem. Naprawdę się nie słyszałem, to teraz nie wiem, czy chcę się tym interesować. Lepiej chyba... Chyba nie. Teraz gdzie w sumie, bo tak jadę i nadal nie wiem gdzie i po co. Tylko w jakim celu? Bo jak mówiłem, nadal nie wiem. Serio? Okej. To... Wow. Zatoczyłem koło. A, okej. Okay. Skoro zataczam takie koło, to tutaj raczej już za dużo rzeczy nie znajdę. To za tym idzie... Chyba można powiedzieć, że lokacja sama w sobie jest mniej więcej... A, wiecie? To może nie jest to najlepsza decyzja, ale... Tak teraz dosłownie przypomniałem sobie o tym miejscu. I o tej, jak to się nazywało, to był chyba ten jeden taki... boss na koniu, którego nie byłem w stanie pokonać. Może teraz jest odpowiedni moment? Protestuję to na bazie... wilków może? Bo niewiele im bija. Też mogą być odporni na ten typ obrażeń. Też nadal 300 coś, to jest... chyba sporo. Wiecie, ciężko mi ocenić, nie znam się aż tak bardzo na Elden Ringu. Jedno co wiem tylko tyle, to tylko tyle, że jeśli się gra pod mistycyzm, co testowałem, obrażenia bije się olbrzymie przez to, że krwawienie co 5 sekund dosłownie, co 5 sekund to może przesada, ale co chwilę chodzi. A natomiast, też takiego mogę powiedzieć, natomiast magia też jest mocna, chociaż często jest tak, że nawet jeśli chcesz rzucić zaklęcie, to nie zdążysz, bo boss cię trafi. Ale jeśli potrafię dobrze się upozycjonować, to magiem też łatwo się można ugrać. Żeby nie było, nie bawiłem się jakoś, wiecie, bardzo, no, ale trochę tak. A teraz w sumie, najgłupsze pytanie w sumie. O co ja się bawię tą dzidą? Nie wiem. A jakiś powód swój muszę mieć, czemu z nią tutaj biegnę, zamiast wziąć moją tamtą. A wiecie, no, kosę. Skoro definitywnie bije. Znacznie mniej. Dobra, może... Może zamiast się zastanawiać nad takimi głupotami, po prostu spróbujmy przeżyć. No jest to różnica, jak widzicie. Tamtą bronią, a tutaj kosą. Kosa, widzicie, 300 coś. Tutaj... Błyskawicami było 100 coś. No. Utwór perfumiarza. Nawet nie wiem o co chodzi, ale tak, jakiś bełt. Co szybko zobaczymy. Po czym pewnie zginiemy z 20 razy i bełty perfumiarza mi się same ubrały. Okej. Okay. A, czyli perfumiarze to są po prostu ogniste. No dobra. W okazji mamy meduzę plus 4, to może ona coś pomoże? Czemu ja mam z sobą 35 tysięcy? Nie. Okej. Okay. Pamiętam ją jako groźniejszą, szczerze.
I te obrażenia nadal są spore, ale zapamiętam naprawdę jako groźniejszą. Widać, że postać mi się rozwinęła pod wieloma względami od tego czasu. Więc tak, może nie będzie aż takie źle, jak to zapamiętałem. A co za tym idzie? Może nawet wygramy to starcie. Chociaż, może być ciężko. A co? Co jest? Chyba, że tu wiecie, jakiś taki, jakiś super sekretny mega atak będzie zaraz. Ale na szczęście nie. Wygramy. Stagger mi tutaj uratował. Wow, to było proste. Co dostaliśmy? Wielki łuk Loretty. Miło jakieś zaklęcie i popiół wojny cięcie Loretty. Od razu zobaczę obie rzeczy. Łuku nie możemy używać. Nie dziwię się nawet, ale tak. Wstrzeliwuje wielką strzelę z magicznego wielkiego łuku. Czar używany przez Loretty królewskiego rycerza. Tworzy magiczny wielki łuk i wystrzeliwuje wielką strzelę. Badowanie zwiększa jego siłę przy... Przytrzymaj, by zatrzymać strzały na cięciwie. Okej, dobra. A, zapomniałem jeszcze o najważniejszym. Tutaj, jakiego typu to jest? Cięcie Loretty jest typu magicznego. Umiejętność Loretty królewskiego rycerza. Skocz naprzód, napełniając klingę błyskawieniem, a potem spadając, wykonaj szybkie cięcie. Może ciekawie, można byłoby to spróbować sobie, jak działa na tym? Wiecie, nie muszę nakładać magicznego efektu. Ale tak, wiem. Zobaczyć, wiecie, jak to będzie działać. Ale niech będzie standard. Okej, czyli takie coś po prostu. Ciekawe, żadnego follow-upu nie można zrobić. Smutne, ale tak. Żadnego dodatkowego cięcia, żadnego super naładowania czy coś, więc... Ciekawe, ale... Nie szczególnie. I dobra, mamy runy na poziomy, co... Możesz nazwać mnie nudnym, ale witalność do 30. Ja chcę dużo życia, ja nie chcę umierać. No tak, wszystko chyba tutaj załatwione. Teraz idziemy. Idziemy zobaczyć, co dalej, chociaż... A nie, przepraszam. Stąd myśmy, żeśmy przyszli. A to teraz można iść tam albo tam. Najpierw zobaczymy wielką miskę pękniętą. Bo tak, ta wielka miska wydaje się ciekawsza niż jakieś takie zwykłe przejście. I... Niestety, wielka miska nic nie oferuje. Szkoda. Nawet wielka szkoda, ale tak, no. Mimo wszystko mamy spory sukces za sobą. Przynajmniej według moich przemyśleń. Wiecie, pamiętacie chyba jak się męczyłem z tym wszystkim i... Podoba mi się to, że tu można duchy wzywać. Naprawdę mi się to nie podoba. A lokacja w ogóle się nazywa strasznie dziwnie, bo trzy siostry. Ale dobra. Nie przejmujmy się może takimi głupotami jak jakieś nazwy i zobaczmy, co tutaj jest. Poza... sporą ilością czaszek, które dają po sobie złoty run 1, czyli na czym mówiąc 200 runów na sytuację, kiedy się chce ich wykorzystać. Ej, Lilia Miqueli. Nie wiem, czy to miałem wcześniej. Może miałem, może nie. Ciężko mi stwierdzić. Ale mniejsza z tym. A co to jest? Wieża Renny? Obecnie zamknięta na głucho. Słyszę chrabąszcza. Okej. Cicho, gro. Ja słyszę chrabąszcza, ja chcę chrabąszcza. Chrabąszcza, ja to wiem. A może mi się wydawało? Nie wiem. Nie powiedziałbym, żeby mnie się wydawało, ale... W sumie możliwe. Okej. Co tu więcej w sumie jest? Jest taka wieża. Tu jakieś ruiny. Chyba jakieś ruiny. Nie. Proszę nie. Ja tu szaleję. Słysząc co chwilę tych rabąszczy. Proszę.
Mamy go. Mamy chrobąszcza. Jej, i popiół wojny, chłodna mgła. Chłodna mgła, co to w ogóle jest? Krwawa tutaj zimno. Ten popiół nadaje orężowi właściwości chłodnej, następujące umiejętności. Chłodna mgła, pokryj oręż szczoną, następnie wykonaj cięcie, by stworzyć przed sobą lodową mgłę. Oręż krótko zachowuje moc zimna. Okej. Okay. Podobają mi się te odgłosy. Ale tak, nie przejmujmy się może nimi. Jakoś bardzo. I zobaczmy, co tutaj właśnie jeszcze ma do zaoferowania poza takimi rzeczami i smokiem. Właśnie smok? W sumie kolejny. No co propozycja, żeby wiecie, z nim zawalczyć, no. Ale nie ukrywając się, trochę obawiam tego. Ja się dopiero co pokonam bossa i ja mógłbym niby pomyśleć, że skoro bossa pokonam, to ze smokiem też dam radę. Razem smoki, no bądźmy szczerzy, jak się okazało, mają dosyć schematyczne taki sposoby bycia i tak dalej, więc no nie sądzę, żeby to było jakoś wielce, wiecie, no potrzebne. Ale tak, może się tym właśnie też na razie tak nie przejmujmy, nie myślmy o tym. Tylko jak to się nazywa. Zobaczmy, co, gdzie, jak, kiedy. O, czyżby dało się tutaj włamać? Wieża Selviusa, co? Jakoś tak, nie przeczytam dokładnie nazwy. Nie chcę mi się jej czytać. W sumie nawet nie przeczytam, w sumie, bo jak jesteśmy w tym terenie, to się jeszcze raz nie pokaże. Ale dobra, druga wieża zamknięta na głucho. Przy czym tym razem wydaje mi się, że no, jesteśmy w stanie się tutaj włamać do wieży. Nawet jeśli do wieży, to coś na murach tutaj znajdziemy. Przyjemnego. Maska czarnego wilka? A, chwila. Maska czarnego wilka? Co? Maska wzorowana na głowie czarnego wilka. Relikt zabójcy, który przebierał się za wierny cień wiedźmy Rani. Podobieństwo? Jest jakieś wejście, ale też zamknięte, więc cokolwiek tam jest, chyba się tam nie dostaniemy, chociaż... A że tak nazwę, co... I określę to challenge accepted. Tak, dokładnie. Zepsułem. I... Zabezpieczyli się, dobra. Czyli tym razem nie chcieli tego, w przeciwieństwie do, wiecie, tego tam, jak to było ostatnio. Tam to definitywnie to było. Właśnie tego gra od nas oczekiwała. Ale dobra. Dwie wieże zamknięte. To w takim wypadku pozostał nam w sumie tutaj chyba już tylko smok. Nie no, może w sumie te ruiny dokładnie można byłoby przebadać. Bo zgaduję, że w nich też mogą być jakieś znajdźki. Ale no. Na razie nie chcę się może aż tak na kim tym skupiać, ani nic. I tak jeszcze w sumie jedno moje przemyślenie, jak tylko... O nie, smok mnie znalazł. A patrzcie, jak tak się na to patrzy, no to teraz ubiorę. Adula, błyskawienny smok, nie chcę. A to wygląda podobnie do głowy Lajda tego całego, czy jakby tam było, wiecie. Cholera, to ma inne ataki. Wiecie, tego wilka, którego spotkaliśmy tam wtedy, co. Szukał tego, jednego z bossów tych takich pobocznych, że chyba najłatwiej to nazwać. Chyba. Tak, może. W ogóle wieża Rani. Ta jest otwarta. Dobra, to się schowałem przed smokiem. Widać, że ten smok jest inny, a jak jest inny, to źle dla mnie. Okej. Chyba w opisie tej maski był coś jakiś Rani, ale dobra. Nie przejmujmy się tym koźwielce. Tylko zobaczmy, dokąd nas to zaprowadzi, bo... Prowadzi nas to do miejsca łaski. Jak miło. Tak, no wracając, no nie chcę po prostu umierać.
Chociaż run do stracenia nie mam, więc tak, może to nie jest aż taka wielka strata. Ale no, nie zmienię te faktu, że warto byłoby tutaj sobie posprawdzać, pozwiedzać i nie umierać za dużo razy na odcinek. I dobra, jedź, jedź dysk. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiegoś bossa. To jest ostatnie, czego mi potrzeba teraz, kolejnego bossa. Chociaż, dobra, było miejsce łaski, a raczej miejsce łaski by nie dali w byle miejscu, kiedy czego nie trzeba i... Ona? Wiecie, to jest... Ona nam dała ten dzwonek do przywoływania duchów. Again we cross paths. I believe I said my name was Rena when last we met. It pleaseth me to see Torrent hale and hearty, but tarnished. What business hast thou here? I have no memory of inking thee an invitation. A nie mam szczególnego powodu. Particular thou claimest. Intriguing. Then mayhaps fate hath steered thee to this. Mayhaps, ciekawe. Nie wiem, czy to jest prawdziwe sformułowanie, ale okej. My service. I am the witch Rani. I stole death long ago, and search now for the dark path, that I might one day upend the whole of it, and rid the world of all that came before. Well, has that roused thy interest? Okej, czyli... Rada nas okłamała wtedy, jeśli chodzi o swoje imię. Jest jakąś wiedźmą, która okradła śmierć. Oczywiście, że będziemy służyć. Tak myślisz, że ona jeszcze wydaje się być taka dosyć dobrą postacią, skoro pomogła nam do tej pory. Not many would have accepted the offer, but I require as much of those under my command. I anticipate good. Patrzcie, ona tam ma. Wcześniej nie zwróciłem tu uwagi, ale ma tak jakby ducha obok siebie. Good. Then I ask we proceed with haste. There is in my service a half-wolven warrior by the name of Blythe. Czekajcie, on jej służy? In searching for the hidden treasure of Nokron, the Eternal City, I have called for Blythe to greet thee below. Take from him the particulars. Ah, and there wilt thou find Eiji, my war counselor, and Salavis, preceptor in the sorcerous arts also. Heed not their peculiarities. Feel secure in gaining from them what advantage thou canst. I am sure the others will be doing just the same. Speak with the three. Thou needst not indulge them unduly. It hath been a passing long time since. Okej. Okay. Wow. Tego bym się nie spodziewał. Ale okej. Okay. No, dobra. Czyli mamy tutaj kolejne jakieś. Nie wiem, jak to nazwać. Kolejne jakieś przymierze? Może to w sumie te całe służmi są przymierze i ostatecznie co wiecie, będziemy jakieś konflikty między nimi. Pamiętajcie, tam jeden już pytał też o służbę. Teraz to i... No, on jest... Ten kowal też jest sługą tej... Jej? So you were the one. Lady Rani has explained everything. Again, I am Eiji. The Carian royal family's dedicated blacksmith and Lady Rani's war counselor. I am told that you are searching for Nokron with Blythe. I will give you whatever guidance I can and pray for your success. My apologies for the misleading words of warning. I never imagined that an audience, let alone service to Lady Rani, was in your fate. I, for one, should have seen it, but I did not. Do forgive me, my fellow. Let us give all that we can of ourselves, together, for Lady Rani. Okay. Let us give together. Dobra. Wow. No, dużo ciekawych rzeczy tutaj wynikło w sumie. I teraz Blight. Long time, friend. Blythe, if you've forgotten. Glad to have you in the service of Mistress Rani. Well, getting right to business. I'm still in Limgrave. The eternal city of Nokron lies somewhere at the bottom of this land. I'm planning to go below through the well in the Mistwood.
See if I can't find the road to Nokron from there. Okej. Okay. Byliśmy tam, ale zejdziemy też, poszukamy. Poszukamy też go tam. Okej. Okay. Szczególnie, że nie każ mi czekać. A tu mamy jakiegoś dziwaka w wielkim kapeluszu. You must be Rani's new hireling. Yes, yes, I've heard all about you. I am Celavis, preceptor in the sorcerous arts. I don't know what it is the mistress sees in a provincial tarnished like you, but since we have the misfortune of serving the same lady... Hey, nie bądź taki wredny. Try not to drag us all down with you. No dobra. I reside in another tower close by. Come and pay me a visit. Should you wish to be of actual service to Mistress Rani? If it were up to me, I wouldn't waste my time on the likes of you. But who am I to stand against the wishes of my lady? I reside in pain. Dobra. If it were up, but... Dobra. Wiecie, co fajnie, że tak to w sumie wynikło, bo to teraz nie dosyć, że mam jakiś cel, co mogę robić? Ale co jest? Czemu? Co jest? A. Czyli... Co teraz? Nie mogę stąd wyjść? Ja mam iść jeszcze raz z nią pogadać? Czy jak? Bo nie rozumiem. No cóż. Nie ma tego gra, która nie tłumaczy do końca, co masz zrobić. Ale no, za to lubię Elden Ringa. Czy w ogóle Soulsy i inne tego typu gierki. No, ale dobrze, dobrze. Mniejsza. Oto teraz skupmy się po prostu... na tym, jak to się nazywa. Na robieniu czegokolwiek. Allow me to forewarn thee. I shall soon enter my slumber, and it will be some time before I wake. This doll's body is not without its hindrances. Wiecie, ciało lalki? I have high hopes for thee. I look to, jaki lalki? Good news when I arise. I shall soon, and it will be some. I have high. I look forward. Dobra, szczerze mówiąc, mam teraz jakiegoś laga. Czemu ona mówi o jakimś ciele? Język polska trudno być, tak. Lalki. Ona jest lalką? To nie jest ona, to jest tylko jakieś, powiedzmy, mistyfikacja? Ona jest gdzie indziej? Chociaż mówi o ciele lalki. Ona się obudzić, coś. Dobra, chyba nie rozumiem, ale... Teraz możemy wyjechać? Dziękuję bardzo. No to chodźmy zobaczyć, jak tam tego całego gościa dziwnego. Po czym... w sumie dużo czasu odcinkowego zmarnowałem, ale idziemy może jeszcze do tego, do Blajda, czy jak mi tam było? Tak, to wiecie, tam do studni. Zanim, a póki co... Jeża Seluviusa. Well, you took me at my word. Did you not realize I was merely being polite? Oh, you provincials never cease to amaze. Jeza, jest okropny. I suppose you're here now. Perhaps I'll give you something to do. I'd like you to find a woman called Nefeli to administer a potion. Even you can do that much, can't you? Okej. Okay. No dobra. Now I shall hand over the potion in question. Find Delviusa. And ensure she drinks it. I expect glad tidings and soon. Akurat znamy Nefeli. Okej. Okay. Ciekawa sprawa. Jakiś opis może tego eliksiru? Mały, tylko trzymany od mistrza, tak? Niewielki przez mistrza zwiera wędną niebiesko-czarną substancję. Da się z nim pogadać czymś więcej? Okej, czyli nic więcej nam nie powie. No to w takim wypadku, zanim zajmiemy się konkretami, przy czym podkreślam, najpierw chciałbym zobaczyć kwestię naszego
wilczego towarzystwa, to wiedźmy jeszcze wieżę do końca. Kto wie, może da się go okraść z jakiegoś skarba. Nawet bardzo możliwe. To kto by się spodziewał? I kamień pamięci. Dobra, nie jest to może jakiś wielki skarb, ale niech to będzie. Okej, skoro przy tym jesteśmy teraz, to tak najbliżej mamy tutaj. Ale idźmy. Idźmy, zobaczmy, co z tego wyniknie, że wrócimy do tej rzeczki. Poza tym, że wspomnienia. Mnóstwo wspomnień. Starych męczarni, zmartwień, starcia z... A, z jeleniem, który był problematyczny. Dziś się okaże, że teraz będę musiał iść zwiedzać jelenia i te wszystkie inne rzeczy i tam byłem niepotrzebnie zbyt szybko, to się wkurza. Z drugiej strony to może przyspieszy ten wątek. Się sprawdzi. Się to sprawdzi, nie ma co się przejmować, śpieszyć i tak dalej, i tak dalej. Będzie dobrze. Mniejsze drzewo. A przy czym drzewie walczyliśmy? Albo zbieraliśmy cokolwiek, bo powiem szczerze wam, nie kojarzę. Ale z drugiej strony są tutaj tylko żuczki, więc... Ja pewnie już tutaj byłem. Pokonałem awatara. O ile w ogóle tu był. A bardzo możliwe, że jednak nie. Patrząc na to, że... Ginda. I dobra, studnia rzeki Siofra. Więc... Jestem głupi. Tak. Tak, jestem głupi. Mogłem się cofnąć już na dół. No cóż. Teraz zobaczmy, czy nasz koleżka gdzieś tutaj będzie. Przy okazji zapalmy to i... właśnie będzie można się jeszcze zemścić na tych tutaj jełopach, którzy... No, mnie tak... jak się nazywa? Brakuje mi słów. Do tych, co mnie... biali tutaj, wiecie. Jak oni się nazywali? Pamiętam. No właśnie na tych dziadach. No tak. Teraz to się można na nich mścić spokojnie. Odbiją. Nie z gorsza, ale no. Też teraz mam asy w rękawie, w rękach i w ogóle cały jestem przygotowany na starcie z nimi. Fajnie. I... Papa pokazuje może gdzieś... Wziął w sumie Blight. Ale na niego najłatwiej mówić piesu, bo w końcu jest tym... części wilkiem. Dobrze. Pięknie, pięknie. Można się ich teraz pozbywać. Nie martwiąc się o swoje życie, nie to co wtedy. No, mogę tu zginąć, jeśli będę nieostrożny. No bądźmy ze sobą szczerzy, ja jestem nieostrożny prawie 24 na dobę. Jeśli chodzi o granie tutaj, więc no, zginąć nadal będzie łatwo. Ale no, można próbować. I teraz jeszcze jedna rzecz, którą chcę przetestować. Jak będzie się sprawować, może błyskawica i takie obrażenia na nich? Podobnie. Razem, więc tak. Nie pozwolę sobie tutaj zginąć. Przez to, że jest za dużo, czy coś. Ej, niebezpieczna bąbelka w pobliżu. Więc... Naprawdę? Naprawdę? Okej. Spokojnie. Jest sukces. Tak, pluj bąbelką. Tak cię pokonam. Au. 10 tysięcy już znowu przy sobie. A to jest nic pewnie.
Po tego, że mamy tą lampę, to i tak strasznie to ciemno. Zajmujmy się jednak tym. Pokonam ich tutaj i... W sumie nie. Znajdziemy tego... Opa. Jessa, Blyda, czy jak mu tam... Mniejsze to są właśnie na takie szczególiki. Wiadomo, o kogo chodzi. Nie, nie umieraj, nie umieraj. Naprawdę zmuszony zrobić cięcie, aż go znajdę. Chociaż tyle chciałem, wiecie, dzisiaj zrobić. Nie ukrywam, czuję, że ten odcinek, mimo tego, że zrobiliśmy cokolwiek, no będzie trochę pusty bez tego. Tak, 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 tak. Fajnie by było, gdyby jeszcze tego trafić, ale nawet jeśli tego nie zrobiłem, to jest dobrze. I no. Pokonani. Jest to aż takie trudne teraz. Mogę przyjmować na siebie więcej niż jeden cios od nich. Tak, zdecydowanie teraz przyjemniej się walczy. Niestety. Ja tutaj poszukam go. Jeśli go nie znajdę na tych obszarach, to wiecie, zaraz pójdziemy na inne. Obszar jest rozległy, więc no, może być w różnych regionach. A w sumie, żeby jeszcze było łatwiej, to może... No, lepiej byłoby z tym biegać. Już myślałem, że on tu siedzi, ale nie. To tylko jakiś głupi turupek. Okej. To ten, no, wyjdziemy się za chwilę, jeśli go znajdę, jak nie, to pójdziemy go szukać wyżej już razem. Dobra, nie znalazłem gościa, ale słuchajcie się dokładnie. Co? Albo mi się wdaje, albo tu gdzieś jest chrząszcz. Może i nie znalazłem mojego głównego celu, ale no. Nie jestem w stanie odpuścić szukania chrząszczyka. Karbusza, chrabonuszcza, a wiecie, wiecie, jak go można nazwać. Po prostu tego dziada z kulką, tak to najłatwiej nazwać. Ponownie tutaj teraz muszę pójść. Jeśli się nie przesłyszałem, pamiętajcie, że mam paranoję, jeśli chodzi o te chrząszcze. W razie zeskoczmy, pozbądźmy się tych dziadów. Teraz najważniejsza sprawa, czy nadal słyszę gdzieś tego chrabąszcza? Z tamtej strony, bo teraz już go nie słychać. Padło? Teraz go słychać. Nie no, definitywnie gdzieś tutaj ten chrabąszcz rzecz głupi musi być. Ten. Ten to się wkurza. Chyba ten, niestety. Ach, no cóż. No ale dobra, mniejsza z tym. Marnowałem tylko czas na chrobąszcza, który okazał się nawet nie być chrobąszczem skarbowym. Ale tak. Gościa tutaj nie było, więc o ile nie pomyliłem lokacji, jeśli chodzi o to, gdzie on miał pójść, może jest jeszcze jakieś właśnie coś innego, czego nie odkryłem. No tak, to tutaj go nie mam, więc idziemy do góry. Jej, znowu będziemy się męczyć z tymi tutaj duchowymi, tymi... Gadami. Nikami czy coś. No chyba, że naprawdę to jest inna lokacja. W sumie mam nadzieję, że nie. Jeśli tak, to no będzie mi przykro, że tak tutaj marnuję czas odcinkowy na bieganie po niej. Ubijanie wrogów. Jak nadaremno.
Mimo to jednak pieni obserwować i być gotowi na wszystko. No tak. Ale nigdy nie wiadomo, jak to będzie z tym. Nieduży krab? Powiem szczerze, mógłbym odpuścić sobie, ale nie chcę. Ja chcę sprawdzić, wiecie, jak teraz będzie tutaj sobie radził. Względem tego, jak to byłem ostatnio. Można powiedzieć, że trochę takie... Ja trochę z tego rządzę zemsty na tej lokacji, byli weszła czy coś. Ale jestem traktowany jako wywalca. Może tutaj po prostu nie dało się? Teraz tam w sumie dojdziemy chyba do tego, jak to się nazywa. Do kolejnego miejsca łaski. I nadal gościa nie widać. A, powiedziałbym, że mocno średniawo. Więc obstawiam, że pewnie pomyliłem lokację, ale... Żeby nie było, że się szybko poddaje czy coś, to dosłownie przebiegniemy tutaj jeszcze. Może nawet na końcu lokację. W graniu czegoś. Definitywnie, jak tak... Im bardziej o tym myślę, tym bardziej mi się to wydaje, że... Ja powiedzieć, że to nie tutaj, ale... Ale albo mnie się wydaje się, albo on tam stoi. Dobra, patrz, 300. Jak się teraz przyjemnie tu pokonuje. Halo, co ty tu robisz? Takiego jeszcze... Nie kojarzę takich zachowań. Proszę mi się tu wytłumaczyć, raz, dwa. Ale pamiętam, jak tutaj byli wami. Teraz. Tak. Czuć progres. Najbardziej czuć to, że nareszcie mam życie, które jest wystarczające na to, żeby jakkolwiek przetrwać cokolwiek. A, i faktycznie, jest. Daliśmy z tego kiedyś? Tutaj tego skoku? Teraz mi to w sumie naszło takie rozkminia, czy właśnie testowałem to, czy w ogóle to wcześniej tu było? Nawet jeśli było, to nie skorzystałem, patrz, tam jest przedmiocik. Będziemy musieli tam pójść. Good to see you. Apologies, mate. But I don't have much to report. I can see bloody Nokron right above me. But I'm absolutely stumped. I've tried all the gateways to no avail. Perhaps it's time to ask Celebes. I recall that spiteful little rat acting like he knew something. Let's give him a squeeze. Show him just how sharp my teeth are. I jest. Besides, leave this place to me. If either of us learns anything, leave this place to me. If either of us learns, and if we reach a dead end, I suppose we go back to the source. Celebes rarely gives a straight answer. First. Okej, dobra. No tyle, no. A się udało rozwiązać tą kwestię. Zanim coś to tak jeszcze tutaj wskoczy. Sprawdzać, co tutaj się dzieje. Jak się dzieje i po co to tutaj jest, bo wydaje mi się, że wiecie, tutaj nas jeszcze nie było. Ale ten kwiatek by sugerował, że nie było, więc tak. Wrażenie. Nie chcę spaść w wynicość, więc nie chcę tutaj to sprawdzić, wiecie, jeszcze tak na zakończenie. W sumie na zakończenie chyba wrócimy do tego całego nawet ten tutaj, teraz wspominanie. Też czarodziej też kazą nam odnaleźć naszą koleżankę tam Efeli, czy jaki tam i dać jej miksturę. Ale dobra. No jest znajdźka, ale nie wiem, jak tam się dostać, więc można żyć. No, odpuśćmy na razie to coś i tak. Jak mówię, na zakończenie do Selviusa, więc... to nie to, a... Wąwóz? Okej, dobra. No to ten, no. Ja pójdę szybko do niego i widzimy się za chwilę. Po czym po rozmowie z nim kończymy odcinek. Tak na dzisiaj po prostu. W ogóle wiecie, co ciekawa sprawa, jak widzicie, można wchodzić do tych wież na koniu, ale mniejsza, pogadajmy z nim. Zapytaj o Nokron. You're asking me about that, are you? The task was left to you and the Mongol, was it not? Not only are you incompetent, but shameless to boot.
Well, there's no helping it. Now's as good a time as any. I'll let you in on it. There's a glintstone sorcerer by the name of Selen in Limgrave. She owes me for the help I gave her when she was expelled from the academy. I asked her to look into the matter some time ago. I'll write you a letter of introduction. Go ask her. Okej, okay, okej. Okay. To akurat ciekawe. Można to przeczytać jakoś? Nawet nie wiem. Jest to tutaj, dobra. Godum Królewskim, dobra. Zadresowany do błyskamiennej czarodziejki o imieniu Selen. Nie można odczytać treści zwoju. Miałem z nim pogadać i na tym zakończyć, ale wiecie co, nie, nie. Ja, jak tak się dzieje, to ja jeszcze pójdę może do niej. Czemu by nie? Tylko ciekawe, czy to o tą ją chodzi, czy o tą inną, która jest tam w tym innym miejscu, jest przykuta gdzieś. Wiecie, to takie dziwne. Ale no, rozumiecie chyba, o co chodzi. A dobra, jesteśmy. Teraz zobaczmy tylko, czy to jest prawidłowa. Ciekawe, jesteśmy pod wpływem efektu złotej łapki. Nie wiem czemu. Shall we commence the lesson? Okej. Okay. Wykupiłem, to pokażmy list po prostu. Celavis is not a name I ever wanted to hear again. But fine. If it will help you, my apprentice, I offer my knowledge. The stars alter the fate of the Carian royal family and the fate of your mistress Rani. But long ago, General Radahn challenged the swirling constellations. And in a crushing victory, arrested their cycles. Now he is the force that repulses the stars. If General Radahn were to die, the stars would resume their movement. And so too would Rani's destiny. Okay. Dobra. To skoro dowiedzieliśmy się aż tyle, to... Ja obiecałem, żeby to kończył, ale nie mogę. Nie, ja muszę pogadać jeszcze, wiecie, z Rani, z tym kowalem, ze wszystkim. Po prostu, wiecie, czuję, że muszę. Wybaczcie, jeśli ten odcinek przez to będzie trwał ponad godzinę czy coś, bo niestety... co mnie trochę niepokoi, zmierza to w tą stronę, bo już jest 50 parę minut. Ale tak. Po prostu czuję, że muszę. Po prostu muszę to sobie sprawdzić. Nie potrafię inaczej. To jej winda. Jak ja lubię windy. No tylko, że najczęściej są bardzo powolne, przynajmniej w przypadku Soulsborne. Nazwę i... A. Nie mogę ich poinformować. Okej, no cóż... W takim wypadku... Chyba... Na tym staniemy, jak na razie teraz. Nie ma nic więcej do zrobienia, to jeszcze dowiedzmy się może od tego... Wiecie, tego czarodzieja wrednego, głupiego. Co on ma do powiedzenia, bo może będzie miał coś w tej sprawie. A przy okazji zapomniałem o lampce, jak zwykle. Proszę, pojedziemy sobie do dziada po prostu na koniu. Na strudze. No, tak jakby po prostu... No, jedziemy. Ciekawe. Tylko kiedy budynki pozwalają, żeby do nich wjeżdżać na koniu, a tutaj proszę te wieżyczki. Te wieżyczki nie mają nic przeciwko. A, i teraz... aby nie było zgonu. Ach, no cóż. No cóż. Druga śmierć odcinka i druga śmierć w bardzo głupi sposób. No nic na to nie poradzę. Za chwilę jak odzyskam runy i będziemy znowu przy tym dziadzie. No dobra, jestem już na miejscu. Muszę wam powiedzieć niepokojącą rzecz. Słyszałem chrząszczyka, chrabąszczyka, żuka tam gdzieś, więc pewnie będę go szukał poza nagraniem, ale dobra, mniejsza. Okej, czyli nic. Liczyłem na to, że może będzie miał coś do powiedzenia, no ale trudno. Skoro nic, no to nic. I tak. W takim wypadku... Chyba na tym kończymy odcinek. Tak, nie ma co przedłużać i tak trwa zdecydowanie za długo. I tak, w następnym... coś zrobimy. W sumie nie wiem co, gdzie, jak, po co. To nazwa najprościej, ale tak, definitywnie coś będziemy robić. A póki co to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, że jesteście równie zadowoleni z tego progresu jak ja. I z tego, że w końcu dostaliśmy jakiś taki dokładniejszy cel. No,
Poza tym, że tam jedna ta, wiecie, gościowa wspomniała o windzie, której nie możemy skorzystać, bo nie wiem, jak połączyć talizman. Ale dobra. Dobra, teraz już naprawdę tyle. No po prostu trzymajcie się, no i hej, hej. Zanim, no...